Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w grze Kepler. Jak widzicie, tutaj mamy miejsce, z którego potworki mnie atakują właśnie w tym momencie. To akurat się już skończyło. No i ja sobie tutaj opitoliłem ich wyjście tym Punja Sticks, tak zwanym w grze. No i wam powiem, że no można sobie, widzę, tutaj farmić ziomeczków, bo oni cały czas próbują się przez to przedostać. Ja nie wiem, czy jeżeli ja w to wejdę, czy to mnie będzie biło. O, jednak mnie bije chyba. Chwila. Tak, dobra, bije mnie, więc trzeba uważać. I inna rzecz, która mnie zastanawia, to to, czy jeżeli jak ja sobie stąd, znaczy jeżeli jak, czy jeżeli sobie stąd pójdę, to czy te, o, nawet podniosłem, ja to spoko, mogę je uzupełnić tu z powrotem. Zauważyłem też, że tym zwykłym kamieniem mogę po prostu stawiać ściany od razu bez, że tak powiem, jakiegoś, wiecie, większego skupiania się. No i te ziomeczki szlangi, nawet mogę sobie na nich farmić. Jak widzicie, druga rzecz, którą chcę sprawdzić, to jest to, że znalazłem tu... Ojejku, co ja zrobiłem? Nie to chciałem. Punja Sticks. Zróbmy sobie z dyszki. Wracając do tego, do mojej myśli. Mam teraz takie coś, że mogę wezwać sobie właśnie króla dzików, tak zwanego, tutaj w grze, i będziemy to sprawdzać, to znaczy no będziemy go laść, nie, po prostu. Ja sobie teraz tutaj wrzucę jako ten, jakąś zrobię blokadę, barykadę, coś takiego, gdzie powiedzmy, że będę próbował w tym miejscu z nim walczyć. Czy też sobie wrzucę tylko to do przerobienia, dobra, niech się robi, i dodatkowo sobie myślę, też przy okazji zrobię, żeby mieć troszkę lepszy łuk, ponieważ ten, co mam obecnie, no jest już troszkę gorszy, a ja z racji tego, że miedzi trochę mam, to myślę, że mogę zaszaleć i zrobić sobie miedziany łuk. Dodatkowo też może bym zrobił tego łopatę i ten, i sikla, z ciekawości bardziej niż z jakiegoś konkretnego powodu, bo chciałbym zobaczyć tak naprawdę, jak się go używa. O, mamy zwiększenie życia na 30 minut aż. No to spoko. Okej, okay. Zdjęcie sobie kanapeczkę. Ja tutaj wrzucę tylko ten stary łuk, że tak powiem, nasz stary przyjaciel. O dobra, tu jest. Już myślałem, że go gdzieś wrzuciłem. Łuk będzie tam. Tu sobie weźmiemy, żeby w razie czego się uleczyć, więc tam na razie siekierę sobie tutaj. No i wrzucę parę tych patyków, tak żebym je miał, coś powiedzmy w ten sposób, tak żebym ja miał się gdzie schować, ale żeby też żeby mógł biegać wokół tego, nie? Bo nie wiem, jak ten dzik będzie działał. Dobra, czyli najpierw spróbujmy tego dzika tutaj. Użyliśmy, wow, on się na nas pojawia, interesujące. A, on niszczy to dodatkowo chyba. Aczkolwiek można potem cały czas uciekać, ja mam dużo amunicji do pistoletu. Więc skorzystajmy, bo o. Nie wiem, co z niego wypadnie tak naprawdę. Człowiek, powiem wam, że ładnie go te Punja Sticks biją. Co to żeśmy dostali? Grubą skórę. To jest coś, co z niego wypadło. I mamy osiągnięcie. Dobra, to ja chyba je zabiję wszystkie trzy, jakie mam, że tak powiem. Dobra, zarzućmy tym Punja Sticks na maksa, 200, dobra, mamy ich tu tyle, ile mamy. Ja będę próbował go naprowadzać na te Punja Sticksy, to dłużej mu to zajmie. To jest akcesoria, to są, dobra, czy ja, oj, wyrzuciłem to? Jeszcze tak dosyć daleko, dobra. Czy ja to mogę użyć? Aha, ja to mogę użyć albo szybciej chodzić, albo mieć więcej expa. Tutaj mamy, musimy coś zużyć, żeby to się pojawiło. B1519 shot. Wtedy nam się dopiero odblokują jakieś tam dodatkowe rzeczy. Okej. Okay. No dobra, w takim razie ja sobie tutaj jakieś te chyba postawię. Do trzymania. Tych, co stoi, to za bardzo nie mam jak chyba zrobić. W ogóle to można zrobić jakieś leczące dragi. No dobra. No niestety, o, campfire'a w sobie mogę przypostawić, nie pomyślałem o tym. To nam tutaj rozświetli noc. Okej, okay, no i dobra, lecimy z następnym. I na koniec zostało nam jeszcze do zjedzenia tak naprawdę. To co nam tam mamy z tego jakiegoś dziwnego typa. Oj, wow.
Mieliśmy pecha trochę, że on akurat postanowił się rzucić w tym momencie na nas. Ja to pozbieram. Ale mimo wszystko coś mu to tam zadało, nie? No i on się tu chyba zabije, no to dobra. Załatwiony. Ale ty jakiś przedmiot z niego wypadł. Nie wiem do końca co to. Zaraz to sprawdzimy. Próbujmy może to teraz tak ustawić. To powoduje, że wolniej nie nam się chce jeść. Dobra, dawaj tego speeda. O, okej. Okay. Dawaj choć tędy. Aj, sam wlazłem w to. Dobra, pewnie zaraz się zrzuci z rozpędu na nas. Okej. Okay. Myślę się, że uderzył typa jeszcze. Dobra, zupełnie z niego strzelać, co mnie. Unja Sticksy nam tutaj 3 uszkodziło. Unik żeśmy zrobili, nice. Co tym razem? Nie, tym razem to samo. Dobra, coś nam na pewno spowodowało, że możemy zrobić z niego. I to jest ta gruba skóra, Tick Skin. I tu również mamy wolniejsze zużywanie się zbroi tak naprawdę. I to jest tutaj, ok. Tu mamy większe szanse na unik. No zróbmy, czemu nie? Nie tak naprawdę, od czego są te punkty. I tu mamy, że nasze te zwierzęta są mocniejsze chyba, czy coś takiego. Myślałem, że może to można jakoś łączyć, ale nie widzę nic, czy coś takiego było możliwe, więc nie do końca wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Więc okej, okay. Więc to tyle tutaj. Dobra, to teraz zobaczmy to. Ten kopapa. Ma przyjść. O, jakiś wielki glut. Nie wiem, co on robi. Wow. A ja nie mogę go strzelać, czy coś? Kurde. Dobra, chyba wiem, o co chodzi z tymi kulkami. Tak przynajmniej się wydaje, że ja muszę w niego w nimi rzucić. Ale nie jestem pewien. Tak, dokładnie, widzicie? Ale jestem prosty. Czy ja mogę w te kulki strzelać? To nie wiem, tego nie sprawdziłem. No, dawaj tą kulkę. Z kuleczki. No, trochę mnie tu fauna i flora atakuje. Ajajaj. Ojejku, nie mogę tego tak... Ło, dobra, zdążyłem. Uleczyć się, to jest ważna rzecz. Dobra. Dosia i ciach. Dobra, te Punja Sticks akurat na niego nie przydały się. Ale szybko żeśmy rozkminili, jak z nim walczyć, więc to jest najważniejsze. No dobra, ta kulka. No dawaj. A jest ładne obrażenia wchodzą. O, akurat śmiesznie, bo wyrzucił tego Tick Skina. A co to jest tam? Czym jest ten ziomek? Bo nie do końca teraz wiem. Myślałem, że go uda mi się dobić, ale niestety to nam przerwał, że tak powiem, tą robotę. No i załatwiony, udało nam się. Dol Coco, czymkolwiek to jest. On będzie uciekał. Ajajajajaj, jakbym wiedział, że on będzie spierdziel, to... Wow, co? A, jeszcze zginę zaraz, co będą jaja w ogóle? Kurde. Ziomek uciekł. Aj. To mapam się kliknę, nie wiedziałem, że wiecie, że kliknę ją i ona się włączy. Nie jest to nic, że tak powiem, nic niezwykłego, ale akurat zakończyło się to przez to porażką, że tak powiem, ta pogoń. Dobra, co to jest? Przyzywa, że tak powiem, Friendly Coco. Okej. Do budy. Dobra, już musiał amunicję kończyć, trudno. Idziemy zobaczyć. Czy ten gość może jeszcze tam stoi?
Może jest dobry ziomek i postanowił na nas zaczekać. Boże, ale tych zwierząt tu teraz nagle się nazbierało. Wcześniej jak potrzebowałem zwierząt, żeby miał choć coś, no to nie mogłem znaleźć, nie? Uciekł ziomek. Nie dowiem się, co on miał, ale coś pewnie ciekawego. Trochę jak jakiś goblin z Diablo czy coś się zachowywał. No dobra. To co? Powrót chyba do bazy, albo zobaczmy, co ma tam kowal u siebie. Może ma metal na sprzedaż, który kupił. O, koko? Co on tu robi? Aha, on wyrzucił tą koko jelly. Dobra, nie chcę się już, że tak powiem, na pewno bić, bo żeby to dostać. Ale zobaczmy, broń palna, interesujące. Chociaż ja bym od kowala najchętniej to zakupił. Najchętniej ja bym od kowala zakupił. Co się nazywa? Jakieś rudy metali albo coś. A zaawansowane naprawy, właśnie. On ma spoko, bo do niego można dać. Oj, ja oczywiście musiałem to wrzucić przez przypadek. On ma te zaawansowane właśnie naprawy. Jak mam coś dam, wiadomo, muszę zapłacić mu za to później. Ale on ulepsza, widzicie. Znaczy ulepsza. Naprawia na tyle, że to jest 140 później procent ma tej żywotności początkowej. Zobaczmy, czy on by nie chciał, jeszcze tam nie chciałby kupić tego tikleta. Niezbyt dużo. Coco Jelly, dobra, to sprzedam, bo ja wiem, co z tego będzie. W sumie to wtedy mi więcej za to dawali. Ten life support też nie będę z tego korzystał raczej. Dziwne żarcie. Mogę sprzedać, bo to zrobię sobie zaraz. Tu z miedzi rzeczy, to raczej zostawiam sobie. Tutaj nektar, mięcho z potworów zostawiam, przerobię sobie je. No i tutaj zostałe rzeczy, to już też zostają. Dobra, no tutaj ona ma amunicję, 100 pocisków i tutaj dobry shotgun. Chociaż w sumie zobaczmy, jak on działa z ciekawości. Zważywszy na to, że taka amunicja mi się do pistoletu tutaj kończy. Niech tu minera mamy. On ma akurat tym razem sam węgiel na sprzedaż. Chociaż wiecie co? Zobaczmy, za ile on ma ten węgiel. Dobra, dawaj ten węgiel. Żeby być, nie wiem, może szybciej to się zresetuje. Szczerze to wam powiem, nie mam pojęcia. No i dobra. Można powiedzieć, pierwszy boss załatwiony. Wow, nice. Ta spluwka jest, tylko że ile ona zużywa na strzał amunicji? Aha, co na Mako Bullet używa? Czy ja mogę... A, mogę wybrać rodzaj... Jeden dopiero zużył. Jaka jest szansa, że ona nie zużyje amunicji? Rate of not consuming ammunition 20%. No to nieźle. A mam wrażenie, że na pewno więcej razy nie zużyło tej amunicji. Dobra, to jakieś pojedyncze pieniążki, że tak powiem, tak się wyrażę. Dobra, to niech tu jest, bo to w niczym mi nie przeszkadza. O! Oni się tu pojawiają, można ich zlurować. Zabili się wszyscy. No chodźcie, chłopaki. Czyli to można ich zostawić tutaj. Mi się wydaje, że oni stąd raczej nie wyjdą. A zawsze będą nam generować darmową kasę. Dobra. Zobaczmy w takim razie tutaj ten jeden przedmiot, który był. Czyli ta stacja nawigacji, czy jak to było? Shelter Signal Tower. Dwie sztuki tego, tak powiem, potrzebuję. To było... No, tej płytki drukowanej. Dwie sztuki. Dobra, bierzemy. To może sobie odłożę. To Kokodol też nie wiem. Na razie raczej z bossem żadnym walczyć nie mam zamiaru, więc odłożę. To zostawię, to odłożę. To zostawię, 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 zostawię. Czy coś tutaj jeszcze? No, to mogę odłożyć w sumie. Piach to zostawię, to mogę w każdej chwili podnieść. Nie wiem, po co mi trawa, nasiona trawy, no ale dobra, już nie będą. I to też odłożę, bo tu mam. Coś z takich rzeczy. No i dobra, reszta zostaje. Idziemy zobaczyć teraz, czym że jest ta wieża. No dobra, jest tower. Ja go stawiam. Nie będzie tutaj. I szukamy osób, które przetrwały. Ciekawi mnie z drugiej strony, jak oni są w stanie nam wysłać sygnał. No dobra, to chyba działa
prostu sobie tam dla siebie przez jakiś czas, zanim będziemy mogli kogoś sprawdzić, więc przejdziemy się do wioski zarażonych, która jest w kilku miejscach już od nas tak naprawdę. Jak widzicie, tu. Ale najbliżej ta będzie koło kupca roślin. Po prostu się pójdzie na prawo. No, mała przerwa była. Już jesteśmy z powrotem dla was. Pewnie to nie było różnicy. No, to czyli ruszamy do tej wioski zarażonych, niedaleko kupca roślinnego. Co weźmiemy sobie w łapę? W łapę weźmiemy sobie strzelby, dlaczego nie? Ta wioska gdzieś powinna być tu niedaleko. No i jest niedaleko. Nie wiem, czy jest jakiś większy sens zabijać te zwierzęta w większych ilościach. Czy nie? W sumie chodzę, zabijam je, a nie wiem... Oj. Zabity. O, widzę miecz w ścianie, więc lepiej jest ją mieć, niż nie mieć. To akurat z żelaznym kilofem powinniśmy dosyć szybko się przebić. Dobra. Od razu przejść, to już zrobimy, nie będę się cofał tam na dół. Nie widzę w tym większego sensu. No. No i mamy przejście przynajmniej. Tu jest ta rozrażona wioska, tak? A przynajmniej, o, ona jest dosyć spora, widzę. Czy coś tutaj, tylko stalowy ten. Szkoda, że tu wcześniej nie przyszedłem, to bym nie miał straconych, że tak powiem, surowców na zrobienie tego. Ale zabierzmy sobie, może coś z tego można by było zrobić. Akurat te siedzenia to nie są mi potrzebne, złota skrzynia, ale nic ciekawego w niej nie ma. Potworek nasz już widzę tutaj goni, więc ciach załatwiony. 88 naboi, jeszcze 100. Sporawa ta wioska jest w sumie. Szczęście oni nie są jacyś mocni, chociaż ten tam się siekierą stoi, czai się na mnie, jak w tym. No, dobra, zabici. Tylko lód teraz pozbierać i przejść na kolejną. No, w sumie teraz mogę się przebić. O, to drewno jest. Przez chwilę myślałem, że to jest ten płotny kamień. Dobra. Jak na razie nic ciekawego tutaj nie widzę. O, ten jakiś silniejszy był. Czyby tam było jakieś źródło tego? O, jakaś czacha jest tam i może faktycznie coś tam będzie. O, przyda się na pewno zboże. Dobra. Patrzmy jeszcze, tam domeczki są też na górze. Warto to wszystko posprawdzać. Załatwieni. Też. Szkoda, boję się, że może być tak, że mi amunicji może zabraknąć na tą, tak jak powiem, tam jakąś bardziej finałową walkę. On się zabił przez to, że mnie uderzył, ja mam tego skilla, że odbijam, że tak powiem, obrażenia, przez co go to zabiło. Fajnie, że kółeczkiem można przeskakiwać pomiędzy tymi tutaj przedmiotami, co bardzo, że tak powiem, przyjemne to jest i dużo łatwiej jest tutaj coś robić. A, trafił mnie. A mogłem sobie w sumie dzikie mięcho zrobić, jak wychodziłem z bazy, a nie zrobiłem. Mamy znowu dzikiego dzika, tego króla dzików. Nie wiem, czy oni są jakoś wyjątkowo silniejsi, ci tutaj. Czy jak to z nimi jest. Ten jak się tam w tej dzikiej trawie chowa. Czy dziki, skażonej powiedzmy.
Akysz. Coś ciekawego wejdzie? Chyba nie sprawdzę, dopóki nie rozwalę tego. O, trochę kasy. Bandaże może dam sobie tam na dół, w razie czego. Jak była nagła potrzeba użycia ich. Ja gościa ze strzelby. Aczkolwiek widać, że tu droga jakaś kiedyś była. Tam chyba nawet woda jest. Znaczy woda, coś a la rzeka. Wow. Nie padł gościu. Sprawdźmy to jeszcze tą prawą stronę i zaraz tam wejdziemy. Tam gdzie ta czaszka. Zobaczymy wtedy co jest. Dobra. Wyrzuć to. Tutaj jest zwiększający szybkość poruszania się. Dobra, weźmy, zobaczmy to. Stan. Parę punktów. Człowiek, mogę one dużo dać, bo mimo wszystko będę w stanie wtedy uciec w większości tych potworków. O, to już normalny niedźwiedź, bo tamte, jak są zarażone, to od razu widać. A co to jest? Jungle Combat Outfit. Plus 3 do obrony. To jest armorka. Ale nic specjalnego z tego co widzę. Nie jest to jakiś, nie wiem, pancerz wspomagany ani nic takiego. No w ogóle jakoś muzyczka się skończyła. Walka na siekiery. Dobra. Tutaj. Na dół jeszcze i do tej czachy będziemy się powoli zbliżać. Człowiek, ta wiocha jest większa, bo widzę, że jeszcze na dół się tam, że tak powiem, zakręca. Co ja spróbuję zlurować wszystkich naraz? Ej, gościu, chodź. Jestem szybszy od was, więc wy powinniście... O, idealnie. Dobra, nice. Załatwieni wszyscy naraz. No i tu kolejni są jak w tym domku. Dzięki. Dobranoc. Czyli takie w sumie zbieranie tego z tej wiochy. Liczę, że tam coś ciekawego będzie. Wiecie, tam gdzie ta czaszka, nie? Wow. Dobra. Dobra, załatwię też tego. Okej, okay. No i znowu siekiera w dłoń. Parę główienek wypadło, nic ciekawego. Teraz zobaczymy, co ja mogę znowu zrobić z tych badań. Tam coś widzę, że mi pokazuje, że jest badanie do zrobienia. Tu miedzi trochę w ścianie, no dobra, nie będę się teraz tam przekopywał. To jest znowu taki kawałek sam jak tam z prawej strony przed chwilą, gdzie byliśmy. Też tak to wyglądało. Ale zobaczmy, co możemy tu zrobić. Precyzyjne ataki. Oj, coś wyciągnąłem? Tak, coś wyciągnąłem. Dobra. Na początku widać, że będziemy wszystko wkładać, a później pewnie będzie miało to już jakieś takie, wiecie, większe znaczenie. Trzeba będzie sobie układać odpowiednio do tego, co będziemy chcieli od tej postaci uzyskać. Dobra. Dobre żarcie jeszcze mieliśmy ze sobą na szczęście, więc nie będę tutaj musiał wżerać, że tak powiem, pojedynczych rzeczy. Aha, tu są jakieś gacie do tego. Do poruszania się w pustyni, można powiedzieć, jakiś taki ubiór pustynny bardziej. Dobra, to tu było. Okej, okay, ja to sprawdziłem. Ciach tutaj, gościa z piki, czy tam z włóczni. No i znowu to samo. Pach, pach, pach. Zbliżamy się do tej czachy już w tym momencie. Zobaczymy, czy tam jakiś bosik jest, czy co. Wow. Jak spojrzałem, to wygląda jakiś mutant, czy coś. O, tam jakiś niezły potwór chyba jest. Ale jesteśmy dobrze uzbrojeni, myślę, na moment obecny mamy z miedzi wszystko zrobione, więc powinniśmy sobie poradzić. Dobrze, do tego stołu to może nie zabieraj. W ogóle co ja mam z takich niepotrzebnych rzeczy w tym momencie przy sobie. Dobra, weź to zrób tu. Dobra. O. Dobra, wskoczyło jedno w drugiego, jest git.
Zobaczmy, tutaj coś jeszcze. To jest. O! Jakiś przedmiot. A właśnie, mieliśmy zobaczyć te przedmioty wszystkie, ale to zaraz. Jak już zabiję bossa, to. Wow! Chyba on już mnie atakował. No, tego to poruszanie się szybciej na pewno będzie przydatne. Kurde. O! Gość nie jest jakiś mocny na szczęście. Chociaż. Ups. Dobra. Czekamy. Dobra, go trzeba zabić, bo on najwięcej robi. No i załatwiony. Zainfekowani, pokonani. Hej, the gene ball should be what we need. A, czyli coś z niego wypadło, z bossa. Co jest potrzebne temu naszemu kumplowi? Odkryto koordynaty wioski ludzi. Zainfekowana wioska, a jak wyglądają koordynaty tej wioski z ludźmi? Znaczy, tak daleko miałaby być? A nie, to faktycznie. Wioska ludzi, a to zainfekowana wioska. Troszkę tak śmiesznie to pokazane, że nie jest pokazana ta jakaś tam konkretna różnica. Dobra. Wbijamy tu, zaraz ich tu wszystkich załatwimy. I idziemy do teleportu zanieść temu ziomeczkowi to. Zobaczymy, co on tam nam za to będzie mógł dać. Zdjęcie. To chyba są po prostu na tych zdjęciach kawałki historii z tego, co udało mi się jakby tak powiedzmy zrozumieć. W ogóle noc się już robi. Dobrze, zabity. Bo nie jeszcze łażą. O, tam może być coś fajnego, bo tam wygląda jak taka lepiej zamknięta skrzyneczka, więc może tam coś będzie spoko. Za itemek. O, kolejne miejsce, gdzie jest to świecące. Dobra, już nie mam czasu się, żeby się z wami bawić. O, nawet dwa itemy. Gonią nas terminy, panowie. Dobra, lecimy tu, nic nie widzę. Czy tu jest coś ciekawego? No, takie. Nie, to taka jest super skrzynia. O, to tu może być coś fajnego, bo jest taka czerwona. Tu ziomeczki, jeszcze jakieś są przy skrzynce. Dzikie zwierzęta, które mnie chcą zjeść. Jaka szybka reakcja w ogóle. O, dostał strzał. Dobrze. Zebrane. Dobra, stójcie tam. No, idzie do nas potworek. Zebrane. Tu jest ten ziomek, trzeba go zabić. Taki silniejszy trochę. Co tu jest? O, też bez szału. Szkoda, co to jest? Zwiększa szybkość poruszania się. Dobra, weź to. Zjedz, można powiedzieć od razu. To używamy w tym momencie. Co to nam się zwiększy? Dobra, to jest apteczka? Dobra, jeszcze to weźmiemy. Tu, wow, ciach. I zobaczmy. Tu jeszcze oni siedzą. A, to w ogóle jakaś skrzynia, to gdzie ten bosik był. Co w tej skrzyni? Może coś ciekawego będzie? Czy nie bardzo? A, gluty i ten... możliwość zasadzenia tej skazy jakby. Teraz pytanie, co ja mogę wyrzucić, to na przykład no mogę, oj, nie w tą stronę, świetnie. To co to jest? Akcesorium. Jakiś symbiot. Dzięki któremu będziemy odzyskać zdrowie. I, o, znowu takie miejsce. Odwiedzimy jeszcze to miejsce tutaj.
Bo może być coś ciekawego tam. Okej, załatwiony. Zobaczmy. Ubranie. Akcesorium. Jak zbierać, tak jakby można powiedzieć, nie nasiona, tylko poradnik dla zbieracza, tak jakby. No dobra. Jest git. Wyciągnę pochodnie, bo nic nie widzę. O. No i dobra, idziemy do tej wioski ludzi. Jest tutaj niedaleko. Okej. Okay. Zobaczymy, czy ona się jakoś różni od tamtych wiosek, czy nie. To jest po prostu zwykła wioska. Nic nie widzę tu. No to psy siedzą dzikie. Kurczę, labirynt mają nawet, może być. O! Wow! Ale to jakieś potężne to wieczko, chociaż nikt jej nie broni, co jest trochę śmieszne. Dobra, zabieram to. Foci, wszystko nice. Poważni panowie. Hello. To co to jest? Stalowy shotgun. I stalowe 300. Kurde. I to słuchaj. To ja bym ci sprzedał tą flintę, co ja mam. Przydałbym ci też do niej resztkę amunicji, jeżeli jeszcze jakąś mam. Te gacie w sumie mi nie są potrzebne. Ta kapsuła od ataku też raczej ja z tego nie korzystam. Tutaj to też nie. Do ćpakania rzeczy. Sobie oczywiście zostawiam. Monster skin, to skażone coś. No i dobra. Zobaczmy, jak my wyglądamy z miejscem. No oni chyba nie chcą kupować amunicji. Genie Ball, o, można sprzedać nawet to dziwo. O, to jest to, co pozwala nam przyzywać tego dzika, ja to jest właśnie tutaj za 100. Ten symbiot, ja sobie zostawię w sumie akcesoria. Ale tak, z tego co widzę amunicji za bardzo oni nie są zainteresowani kupić, więc ja to kupię. I co tutaj jeszcze jest, co to jest? Mam wybuchająca strzała. I tu mamy żelazny sztylet. Dobra. Co tutaj mamy? Teleport. Oni z jakiegoś powodu wyglądają jakby... W ogóle gość jest na koniu. To jest najlepsze. O, jest ten ziomek tam. Dobra, podpiszmy to jako wioska. Czy powiedzmy twierdza nawet. W sumie to jest... No i dobra. Tak, bo tam jeszcze na górę można iść, o dziwo. Okej, okay. Czyli no w sumie faktycznie to jest coś a la twierdza. Wiem, ten ziomek tylko nie zniknął. Spróbuję podejść go jak najbliżej. Dobra, dawaj tego. Nie, teraz czy shotguna nie go użyć, czy strzelbę. Ale wezmę wszystko. Teraz by mi się przydało coś, co zwiększyłoby mi szybkość biegania. To zmniejsza na co najwyżej szybkość biegania. Dobra, idziemy. Już tam zniknie. Szkurde. Pójdziesz w cholerę. Mam go. Nice. Co takiego miał? To jakiś kamień miał. Zaraz zobaczymy, co to. Blood Mushroom, cokolwiek to jest. Rifter Outfit. Co jakiś pancerz. I tu. A, to zabiera nas do bazy. No nie powiem, żebym miał jakieś szalone rzeczy. Cokolwiek to może fajnie po prostu wyglądać, ale niekoniecznie działać jakoś superancko. O, udało nam się coś znaleźć. No i dobra. Amunicja się skończyła. Ej, ja mogę strzelać inną amunicją? Nawet nie wiedziałem. Szczerze powiedziawszy, mogę to? Okej, okay, spoko. W sumie każdą można strzelać. Ja myślałem, że to tylko wiecie, tamta amunicja jest specjalna do tego. To może być użyta jako materiał. A kowadło może być użyte jako... Tak, możemy kowadło... Kurde. Ja całą wiochę tam wyniósł jakby ten... Ona nam da... za słodką zupę. Okej. Okay. Chyba nawet mogę ją zrobić teraz. To jest ten do gotowania. Słodka zupa. No dawaj, rób to. Wymienimy się w takim razie. Jak tam ta babka za tą słodką zupę jest w stanie to oddać, to spoko.
To ja jestem. Mogę jej to dać. Dobra, to sobie zrobimy 3 razy. Aczkolwiek. Aha, bo nie starczy węgla. Znaczy węgla. Powiedzmy paliwa tego. Dorzucę od razu. No i dobra, mamy to. Aha. I co to mi daje? Chciałem to użyć. Open the box and get any two replicas. Iron Man 1 or 2. Iron Man. Ale to tu trafiło? Drop, cancel. W sensie, że to o co chodzi? Ja tu już mam, tak? Zrobione, tak jakby. Iron Man. Chwileczkę, bo tu mam Metal Reactions, coś tam, ale Iron Mana tak naprawdę jeszcze nie mam. Chyba, że to jest A. To jest Iron Man 1, 2, 3, 4, no i tak dalej pewnie. Mi się wydaje, szczerze powiem. Bo nie do końca. A to w ogóle. O, można sobie w ogóle buildy ustawiać. No okej, okay, to spoko. Dobra, usuńmy to tak. To jest ten nasz taki. Co tutaj wszystko na razie wrzucamy. Ale dziwna jest sprawa. Jak ja miałbym to użyć? Drop, cancel, użyć, puść. Co mi to daje? Nie do końca jeszcze, wiecie, wam powiem, jarzę wszystko w tej grze i to jest jedna z takich rzeczy, co nie jarzę. Tutaj dostaniemy za tą leczącą dostaniemy Gambler V1. Aczkolwiek ja nie mam tego jakiegoś czarnego proszku, bo tam jakiś czarny proszek był potrzebny do zrobienia tego. Gdzie to było? Gdzie to było? Helling Salve. Aż. To jest po spaleniu czegoś, ale do końca ja nie rozumiem. Ja to w piecu mogę sobie zrobić, tak jakby? Myślę, że. No, sobie to, no, ktoś te zupy dorobi, ja ukradnę, nie? No dobra, nie będę im kradł. Nie do końca właśnie rozumiem, jak miałoby to zadziałać. Idę jeszcze zobaczyć na górę. A, tutaj sprzedaję nasiona, spoko. Czy jest tutaj. O, to kolejny sobie coś nam da. On nam da za na przykład zupę zrobioną z morskich potworków. No, z morskich stworzeń. Tutaj nam ziomek da na przykład. Modul box tug, czyli tak jakby bandzior. Rozumiem. Zobaczmy na gierze. Ja mam takie coś jak bandzior, chociaż pierwszy poziom. Nie, o dziwo, bandziora ja nawet nie mam. Nie, sorki, mam raz, dwa. A on by nam dał V1. To nie interesuje nas to w tym momencie. Tutaj mamy tu ghost V1. Jak wygląda sytuacja z ghostem? No, ghosta mamy. Czyli tak naprawdę te wszystkie rzeczy można było też kupić tutaj. Tutaj co on nam wydał? Shotter V1. To również pewnie mamy, tak, jak najbardziej. Czekaj, tam jakiś dziwny potwór łazi. O. Hello. O. Heart corrupts. Dobra. Tu, no, ale to oni wszystko pewnie V1 będą chcieli nam tutaj, powiedzmy, dać, nie? V1. Protector. I protector, gdzie jest protector? Protektor, tak. Mamy za. Nie, nie mamy tego zanalizowanego jakiegoś powodu. Ancient plant fossil. Czy to akurat by na przykład. Increase your ion skin. Co to jest ion skin? Aha, to jest. Coś chyba do życzenia czarów w takim razie, bo tutaj ja widzę, że to jest. Tutaj. Max ion skin 0. Czyli tak jakby mana, można powiedzieć. Goście by to dał nam za żarcie. Tutaj do kupienia są rzeczy. Właśnie, jest koń. Bony cage, baby goat. Krówka. I kurczak. Dobra. O, gobliny. Tu mamy host. Cokolwiek to jest host. Hosta mamy pierwszego poziomu, więc. Nie jest to
czymś, co by nas interesowało. Aczkolwiek tak patrząc na te ułożenie tych całych tutaj genów, to mi się wydaje, że można by było to tak naprawdę ułożyć w taki sposób, że koniec końców wychodziłoby nam coś, co by nam zajęło cały ten pasek. Że jedna konkretna ta specka by nam zajęła, nie? Tak to wygląda przynajmniej. Oczywiście wiadomo, mogę się mylić. Nie mówię, że tam wszystko wiem, ale zobaczmy jeszcze po wiosce, czy ktoś tutaj ma coś, co mógłbym... O! Ej, ale teraz inną broń dał. Żelazny muszkiet. Dobra, biorę. Kule tak samo. To co to jest? A nie, to mnie nie interesuje. Tak w sumie można powiedzieć, jak ja to położę, to mi się to tak jakby resetuje. Tutaj co to jest? No, a znowu duch. Zobaczmy tam dalej, czy ktoś coś ma. Nie. Ale jakie to obrażenia wali muszkiet? 6. 1,44, 1,44. Zwiększa szansa na pewno ma na krytyczny atak. Atak plus 10. Tutaj mamy mniejsze zniszczenie broni. Atak plus 3 on ma tamten. No też w sumie ma. Jak muszę powiedzieć, że chyba wszystko to samo mają. Nie, dobra, ten ma atak po prostu dodany jeszcze. Okej. Okay. Ten zaryb... O, są jakieś rzeczy. Do wzięcia z tych skrzynek. Na szczęście oni za to nas nie leją. Za takie wzięcie sobie. Tu mamy gambler. Gamblera miałem zobaczyć, czy ja to mam. Ghost. Leader. Gambler. Tak, mamy. Czy tak naprawdę mamy tutaj już wszystko to, co oni na ten moment tu sprzedają. Więc można się machnąć do bazy. Tam się rozładować. Ale to ja już zrobię sobie poza odcinkiem, się rozładuję. Ewentualnie może jak te gobliny będą atakować, to już w następnym odcinku zobaczymy. Czy w następnym odcinku jeszcze się wybierzemy do tego ziomeczka, bo to już widzę, że sporo czasu nam zajęło. Discovery item. No i dobra. I tutaj teraz możemy sobie zobaczyć te wszystkie itemy, które ja w międzyczasie udało mi się znaleźć. No tu mamy to. Tu wyciąganie DNA starożytnego człowieka. Tutaj jak chcecie, to możecie to przeczytać. Ja nie będę tutaj się wysilał. Tu już sklonowali tych prymitywów chyba. Modyfikacje genetyczne dzieci. To, że się chyba połączyły w jakieś duże firmy. Zniszczone jakieś miasto. Jakiś wybuch wulkanu. Ja tutaj możecie sobie zatrzymać, wiadomo, nie? I przeczytać, co tam pisze, jak macie ochotę. Dobra. Kolejne. A to akurat od nas, bo faktycznie ten wulkan gdzieś tam, pamiętam, że takiej dziwnej nazwie gdzieś tam eksplodował, aczkolwiek co się w związku z tym jeszcze wydarzyło, to nie pamiętam. Tu jest jakaś wulkan inny. Klucz do portalu, to z tego potworka. Tu mamy zęby psa. W sumie zombie psa. I tu implant. No i to tyle. Tak więc tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie. A my zobaczymy się w następnym, który rozpocznie się prawdopodobnie od inwazji goblinów. Tak więc to tyle. Do zobaczenia. Siemaneczko.